Halo, cześć, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchaj, dzisiaj gramy w gierkę o życiu. Tak, dokładnie tak, dzisiaj będziemy przeżywali różne historie naszego bohatera. I to bodajże tutaj ma być. No i powiem wam tak, że no to chwilę tam miałem 5 minut wcześniej, wam niestety nie jestem w stanie pokazać. Teraz mieliśmy dopasować wszystkie klucze do drzwi i się otwierają. I problem jest taki, że... hello. Problem jest taki, że nie włączyłem nagrywania. W sensie włączyłem, ale wy nic nie widzieliście jakby, więc wiecie. Dzień dobry. Jakby zbytnio nie chce mi się tego czytać, ale jak widzicie, są tu różne drzwi. Tak wygląda nasza główna arena jakby. This is me. Yeah, bo mogę być... w sumie nie jestem Penkilla. Dajmy na razie na no. A tutaj takie. Hello. A, czyli muszę tutaj wybrać. Muszę tu wybrać jedną z postaci, ale w sumie one mi nic nie mówią. Jakby to opisałem, że to są dwie kobity. W sensie to bardzo ładny strój tu jest, to ja bym bardzo chętnie wybrał. No ale pójdźmy, że to jesteśmy my. O właśnie, tym oto gentlemanem. I can guide to chosen one to... okej, okay, jasne. Nie wiem, co zrobiłem. Wybrałem. Hello. Wow, ile tutaj rzeczy jest, nie? I co, mogę to sobie wziąć? Nie. No dobra, to cofamy się do drzwi tutaj, skoro możemy. I zacznijmy w końcu, i łapkę w górę w ogóle zostaw, jeśli ci się odcinek spodobał. Dobra, information ten... Ja bym chciał zacząć jakąś historię, szczerze mówiąc. No i zapuszczmy, że z grubej rury polecimy. Znaczy z grubej rury, czemu? Bo tu jest, to wygląda jak rakieta jakaś, nie? Dzień dobry. Dobra, jako chłopczyk, czy to historię właśnie chłopca. Co, ósma, mamo, ja nie chcę do szkoły. O, oh, I don't want to get... Ale ja trafiłem, o Jezu. Bo szkoła jest nudna, po co mi szkoła? O, ale musiałem pójść, o. Cześć koledzy, widzę, że nie tylko ja jestem znudzony. Terry has a nice guy. What a nerd. Fajne, w sensie, bo możemy... Okej. Nudne. Kartki papieru. Finally this morning. Dobra, w końcu skończyłem dzień szkoły. Uff, to było bardzo ciężkie. Okej. Okej, czyli to są lekcje nasze. Tam jest nasza familia. Tu jest my controller, I want to play now, tak, po pracy domowej. O, może być na piłkę nożną, fajnie, jakby nie sądziłem o tym. Wow! Nie mogę skakać, jestem mały bardzo. Piłka? Ball, it's not time to play. Misiu? All I have left, I come back, get you, friend. No nie, ja chcę misia wziąć, ja chcę misia, proszę, dajcie mi wziąć misia. Okej, czy tutaj coś możemy? Nie, nie możemy. To są jakieś, nie wiem, znaczki, dobra, wychodzimy stąd. Okej, biegniemy, musimy uciekać stąd, nie wiem, tutaj, tędy na przykład, coś tu. Samoloty lecą, latają tu samoloty dookoła. W sensie słychać samoloty, nie? I no, powiedzmy sobie szczerze. No, wybrałem całkiem niezły początek. Tak, w sensie całkiem niezłe historie. Tutaj raczej nie przyjdziemy, więc musimy lecieć prosto. W ogóle jesteśmy w jakiejś, nie wiem w czym w sumie. Jakby to nazwać. Halo, dzień dobry. Umarłem? I feel cold. No nie, nie mogłem umrzeć. Ej. I to jest cała historia? I w sensie... Tak? To jest cała historia. Ja mam to uznać, że to jest cała historia, tak? Nie. To mi się nie podoba, czekajcie. Gdzieś tutaj są z nagrodami. O, tu są nagrody. I wybrałem to z bombardowaniem. Okej, widzę, że jest samolot. Że samolot do gabloty się wziął. I to są... Tu są coś od różnych typów. Okej.
Ciekawe, ciekawi mnie to bardzo. W sensie, czy rodzaje tych, rodzaje naszych, tych bohaterów, w sensie tych postaci, co wybraliśmy na początku, są ważne w tej historii, czy też nie. Obstawiam, że spróbujmy to powtórzyć. Spróbujmy to powtórzyć tak na prędce i zobaczyć, czy... Okej, budzimy się, nie chcemy iść do szkoły, wstajemy, tak, taki fast teraz robimy, faścik leciutki. Dobra, tutaj idziemy ze szkoły, tak, jesteśmy w domu. W domu idziemy na piłkę. My dad has come to get in. Okej, mój tata przyszedł, wzięliśmy. No i się budzimy teraz. Budzimy się teraz tutaj, no i wychodzimy. Szybko wychodzimy, no i próbujemy dotrzeć tam. Jestem ciekawy, czy po prostu da radę to zrobić, bo ja, wiecie, chodziłem tak troszeczkę, różnie chodziłem, więc może jakby, jeśli będę szybciej, chyba że tu chodzi o to właśnie, że widzimy naszą, nie wiem, matkę, powiedzmy, nie, matkę, kochaną osobę, i że nie jest nam dane. Nie, te, dobra, czyli... A, czyli nie ma czasu na eksplorację. Empty, udało mi się. Okej, okay, cześć, mamę, cześć, mamusia, cześć. Tutaj tatę, wszystko. A, wszyscy się, nie wiem, czy to boją, czy co. Drzwi zamknięte, walnęła bomba. Dobra, spokojnie. Spokojnie, wszystko? Wszystko będzie dobrze. Okej. Ła, zapasy nam się skończyły. I tylko została nasza matka, czy ktokolwiek to jest. Okej. Tutaj jest dalej to puste, skrzynka. Schron w sklepie. Wszystko jest puste, tam widzę... O Jezu, tutaj są osoby, co... The bad people... Okej. Czy powinienem wrócić do bunkra? Zobaczmy, czy powinienem wrócić sobie. Może to, wiecie, może to... Czyli... O, a, dobra, to... Okej, jedzenie się skończyło, ludzie się skończyli, mamy tylko jedną osobę i tylko my... No okej, okay, myślę, że no może być. A i skakać nie możemy tutaj. O rany. To jest Batman. Znaczy nie Batman, tylko zły człowiek. Musimy ich omijać na pewno. A tutaj. A tutaj są latające rzeczy. Raczej musimy ich omijać. O. Halo, nie, zostaw mnie! Co? Walną mnie o ziemię i co dalej? A, i to jest koniec historii, kolejny. Czyli takie, jakby to nazwać, to są takie... finishery, czy nie, czy finishery mogę to nazwać, ale... są różne zakończenia i tak jak... musimy starać się przeżyć jak najdłużej. Dobra, wchodzimy do bunkra znowu i tym razem mam nadzieję, że damy radę, że tym razem da radę. A, nie mogę tego pominąć tej. Ale patrzcie, ile jedzenia to, ile my siedzieliśmy tutaj. Przecież jedzenia to byłoby co, chociaż to są warzywa wszystko. To max na tydzień w sumie, jakby tak się zastanowić, skoro są tu tylko same warzywa. Chociaż jesteśmy w piwnicy, więc może, wiecie, chłód, cokolwiek, dalej, dobra, nieważne, jakby. Nie myślmy tu o logicznych rzeczach, tylko raczej o takich, wiecie... many days have passed now. Okej. Okay. Musimy kurde. A nie mógłbyś, nie wiem, tam udusić jednego czy coś i wziąć jego kawkę. Dobra. Jakby. Tam jest helikopter. Jakby muszę wyczaić. Okej, okay, ty i tak tam jakby idziesz. Okej, okay, ty idziesz tam, jak ta druga osoba stoi tam. Jestem ciekaw, czy dałbym radę tam wejść. Okej. Okay. Taka, wiecie, taka misja na cicho troszeczkę. Dobra. I wchodzimy tutaj.
Okej, okay, ziomek stanął sobie w tym miejscu. Boję się, że ten z tyłu może mnie zauważyć, ale ten z przodu... Dobra, ten z przodu będzie szedł. Musimy go sprytnie wyminąć. Tam też kto... Tam jest jakiś ziomek. Okej. Wow, wyminięty. W sensie, bo ja nie wiem, gdzie ja mam dojść. Tak właściwie. Może do naszego domu? Nie. A, już wiem gdzie. Dobra, dobra, jest, udało się. Ta spokojnie, to jest puste. Tam jest ziomek, o Jezu, jakie to było bliskie. Wiecie, tak tu trzeba bardzo ostrożnie. Tutaj tak bardzo ostrożnie musimy tutaj działać w tym momencie. Kurde, tutaj też są. A, bo tu jest jedzenie. Tu jest pożywienie i wszystko, co jest mi potrzebne. Dobra. On sobie idzie. Ja mam nadzieję, że nie będę musiał wracać tylko z tym, bo to będzie masakra. No i tu jest problem. Dobra, czyli tędy nie mogę. Oj, 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 dobra, musimy poczekać, nie? Bo nawet jakbym chciał, to on musi zawrócić, nie? O, dobra. Idzie. Kurde. Dobra, czyli mogę uciekać. Czyli nawet jak mnie zauważy, mogę uciekać. Dobra, jest. Dobra, musimy stąd zwijać, nie? I to tak na prędce. Kurde. Kto mnie widział? O, nie, kurde. Ach. Dobra, słuchajcie, możemy uciekać teraz z tym wszystkim, co mamy. Czy ja mogę tędy wyjść? Proszę. To bo mi bardzo mi ułatwiło. Nie, nie mogę tędy wyjść. O. To jest bardzo upierdliwe. Oj, 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 oj. Dobra, to było bliskie, to było bardzo bliskie. Dobra, i tak wiecie, też plecy się patrzeć. Czy okej, okay, oni są zaprogramowani przecież, tak? Więc spoko, dobra. Bardzo źle bym powiedział. Dobra, run forest. Run forest, siepka. Cześć! Szybko, szybko do bunkru! Do bunkru! Oni na pewno nie są szybsi ode mnie, wierzę w to. Ja jestem tego przekonany, że na pewno nie są szybsi ode mnie. Dobra, szybko, szybko, szybko do bunkru. Bunkier mnie uratuje, na pewno mnie uratuje. Jak sobie tu wejdę. I co, tobie tak udało się? Wow! Tak się nagle, wiecie, wszystko tu zmieniło. Tak jakby... No dobra, idziemy, no. Rozumiem, że musimy iść. Musimy iść przed siebie. Jest noc. A może mamy iść spać w sumie? Może trzeba iść spać. Tak mógłbym obstawić, że może trzeba iść. A, tak, znaczy poszedłbym spać, gdyby nie to, że jest jedno łóżko tylko i. No, to co ja mam zrobić? No dobra, musimy iść do naszego domu. Musimy iść do naszego domu, tylko że bardzo, bardzo tutaj ciężko jest z widocznością, naprawdę. No ja mam nadzieję, że wy wszystko widzicie dobrze. Bodajże został. Gdzieś tu jeden lub dwóch żołnierzy. O. Dobra, tu jest ten jeden żołnierz. Dobra, weź obejdź ten samochód. Obejdź go, obejdź go. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się z tobą współpracuje, kolego. O, dobrze. Idziemy do naszego domu. W ogóle auto jest zakopane, nie? A, i ktoś tu drzwi wyważył.
A... Dobra, a, bo muszę naciskać, dobra. A to chyba tu łóżko stało, nie? Jeśli się nie mylę. Tak, też bym chciał wrócić do szkoły, ale no niestety. Okej, i zrobiliśmy całą historię, na to wychodzi. Zobaczmy w takim razie ten, tutaj z nagrodami, bo jestem bardzo ciekawy. Widzę, że jest misiu. Widzę, że jest misiu, tak, jest misiu tutaj. Jest karabin, czyli dobrze zrobiliśmy tu. Tak, czyli bardzo dobrze zrobiliśmy tutaj naszą, naszą misję jako dzieciak, jako dziecko. Jako dziecko bardzo dobrze ją zrobiliśmy. No i mamy jeszcze oczywiście historię ze względu na właśnie osobę dorosłą i osobę starszą. Tutaj mamy osobę starszą, możemy spróbować jeszcze zrobić dzisiaj osobę starszą. No i jak będziecie właśnie chcieli więcej odcinków, to dajcie znać. Halo, tu jest gołąb, cześć gołąb. Cześć panie hot dogowy. I tutaj jest ziomek, I think I left the car on the end this road. Okej. Rozumiem, że to właśnie to jest takie, wiecie, to jest taka historia, w sensie, bo mógłbym iść prosto, nie? Ale właśnie chodzi o to, żeby tutaj przeżywać to troszeczkę, właśnie, tą historię. A, coś se wybuchło. I to nie wiem, czy bomba, czy nie. Chyba, że pociąg wybuchł. Wow! Masakra! Ej, ludzie, co wy tu robicie? Ludzie! Okej, no w sumie tak, faktycznie, że ludzie czasami tak się zachowują, nie? I się po prostu pchają, o, no i... What have I done? Why did drone... No dobra, stary... O! O, a to nie o to chodziło. A, to nie o to chodziło. No właśnie, czyli złe rzeczy nas karają i będziemy musieli robić znów to samo i to samo. A, najgorzej, dobra, szybko podejdźmy. Szybko tu podejdźmy, spróbujmy jeszcze raz przeżyć to, prawda? Znaczy, patrzcie, ale tu jest nawet pizza napisane i to da się przeczytać. Fajne, w sensie, super, fajnie wymyślone, naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem, że tak powiem. Dobra, tutaj pociąg, bum, wybuchł, całe miasto zniszczone. Niestety całe miasto zostało zniszczone totalnie, totalnie, totalnie. No cóż, życie takie jest czasami. I don't understand what happened, maybe there is attack. Okej, czyli tam byli ludzie, których przepchnąłem i tego nie powinienem robić. Halo, panie! Na przykład, o, możemy ratować ludzi. To jest bardzo dobre w sumie. Przegrałem. O nie, dobra, rozumiem, dobra, jasne. Czyli tak miało być, bo naciskałem cały czas i wiecie. A, to też nie. No nie, moi kochani, słuchajcie, więc dalsze historie będą w kolejnym odcinku. Jeśli wam się ten spodobał, łapa w górę, komentarz, mieli widziany, trzymajcie się do kolejnych, no i cześć!